Słuchał on przemówienia Pawła, ten spojrzał na niego uważnie i widząc, że ma wiarę potrzebną do uzdrowienia, zawołał głośno: stań prosto na nogach. Nie dziwię się, że Paweł po takich wydarzeniach napisał później, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy, bo był naocznym świadkiem takich wydarzeń. Zobaczył wiarę w człowieku, budzącą się w nim, spojrzał na niego i mógł powiedzieć: wstań. Wręcz powiedziałbym rozkazać, żeby ten powstał. Jakie to jest spojrzenie? Jak trzeba patrzeć na człowieka, żeby w nim dostrzec wiarę? Czy tak jak lekarz, który, nie wiem, patrzy na pacjenta i mówi: pan ma krzywy kręgosłup, będzie pana bolało to, tamto i jeszcze tamto. Co takiego jest w widzeniu Pawła, że dostrzega w tym człowieku potrzebną wiarę do powstania? Chrystus, owszem, stawał przed człowiekiem i mówił: bądź uzdrowiony, niech opuści cię twoja choroba. Jasne, jakoś tutaj rozumiem, ale Paweł albo każdy z nas, ja i ty, czy miałbyś odwagę powiedzieć komuś choremu głośno i wyraźnie: wstań? Ja pewnie bałbym się tego. Chyba nie mam takiej wiary i powiedziałbym na ucho, niepewnie: słuchaj, spróbuj, może się uda. Bałbym się wyśmiania, bałbym się tego, że nie wyjdzie, że się nie uda, że kiedy spróbuję, to będzie porażka i mogę się wygłupić przed tymi wszystkimi, którzy są świadkami takiego wydarzenia. Duch Święty, który działał w sercu Pawła, dawał mu taką pewność, ożywiał wszystkie obietnice, które dawał Jezus. Dzisiaj czytamy o tym w Ewangelii. Jezus daje jakieś obietnice. Duch Święty te obietnice ożywia, aktualizuje. Sprawia, że możemy nawet więcej niż Jezus, bo On takie obietnice składa. Jezus mówi: położycie na ręce, będą uzdrowieni. A tu się dzieje nawet coś więcej. Paweł nie kładzie rąk, tylko spogląda i następuje uzdrowienie. Prośmy Ducha o taką wiarę, o takie męstwo też, żebyśmy się nie bali działać w Jego imię znaków, głosić Jego słowa i przede wszystkim w tym całym wydarzeniu o pokorę, żebyśmy sobie nie przypisywali żadnego z cudownych uzdrowień albo wspaniałych wydarzeń, byśmy przypadkiem nie dali się zwieść, tak jak mogli dzisiaj dać się zwieść Paweł i Barnaba, kiedy okrzyknięto ich bogami. Żebym miał na tyle pokory, aby mógł powiedzieć: jestem zwykłym człowiekiem, tak jak ty. Podlegam cierpieniom, tak jak ty. To nie ja dokonałem tego uzdrowienia, bo jestem tylko grzesznikiem, ale dokonał to Jezus. Po co? Po to, żebyś ty, widząc to, nawrócił się do Niego całym swoim sercem.